Marketing Przegadany. Podcast o tym, co w marketingu i technologiach piszczy. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl, a moimi gośćmi są Wojtek Walczak z agencji Play. Wojtek pada śnieg Play. No i Adam Sierociński z agencji Feeders. Dzień dobry. Ale muszę dodać co i wejść ci w słowo, bo wiesz, że wszyscy wiedzą, że jest z nami Adam, bo to jest, się pojawiło na coverowym, jeżeli ktoś kliknął. Ale to nie szkodzi, bo nie każdy może to zobaczyć też przecież. A kto może nie zobaczyć? No osoby na przykład, które nie widzą. To ale prawda. Ale niektórzy mogą nie wiedzieć, podcastów. Że mam na imię Adam, bo wszyscy mówią na mnie sierot. No właśnie, no to też jest taka opcja. No dobra, trochę się pospieszyłem z tą diagnozą sytuacji, więc tak, jest z nami Adam, jest z nami Damian i jestem ja. To prawda, no to jest podcast Marketing Przegadany, w którym rozmawiamy o kampaniach marketingowych, kryzysach, nowych technologiach. No jeśli cię interesują takie tematy, to oczywiście zasubskrybuj nasz kanał, zaobserwuj, wciśnij dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, zostaw lajka, komentarz, oceń ten podcast, bo to nam pomaga w budowaniu zasięgów i docieraniu do coraz szerszego grona z masą ciekawych tematów. Zapytacie mnie, czy ja po tych wszystkich odcinkach te kwestie zapamiętałem? Nie, oczywiście, że nie, to cały czas są zapisane i cały czas czytam. Ja jak Damian to mówi, to jem kanapkę. No właśnie, także... Ja jak ja bym czytał, to by to trwało 10 minut, bo nie potrafię się wejść na głos. To przykre trochę. No, ale jakby to czytał Pudzian, to by była reklama kebaba. To też jest opcja, no. Ale to teraz spoilerujemy, ale to już nieważne. To nie sobie spoilerujemy. To czy wiesz, to może być nasz ostatni... Może być nasz ostatni podcast. Dokładnie, bo nie wiem, czy wiecie... No dobra, może nieważne. To się dowiecie po prostu w swoim czasie. Dokładnie. No i przypominam, że nas można też oczywiście znaleźć na Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, prawdopodobnie wszędzie gdzieś tylko i wyłącznie da. No i właśnie dzisiaj sobie zaprosiliśmy Adama, człowieka, który między innymi no, tworzył troszeczkę tych kampanii społecznych i oczywiście będziemy wychodzić od rock'n'rolla, od którego Adam nie chciał wychodzić, ale będziemy, bo nikt naszych gości nie pytał zdanie. Ja tutaj. Nie chciałem wychodzić z rock'n'rolla. Nie chciałeś wychodzić, to dobrze. Nie, ale zaprosiliśmy właśnie Adama, żeby dzisiaj porozmawiać o kampaniach społecznych i właśnie zacząć sobie od rock'n'rolla. Ale jestem, wiesz, jeszcze winien chyba wytłumaczenie, bo to się wydarzyło tak, że Adam jakimś trafem wpadł na nasz podcast. Usłyszał o sobie, nie wiem, to może jakaś sztuczna inteligencja go tam, wiesz, do Brand 24. No. Mój dział researchu. Dział researchu. No i Adam napisał, że w sumie to by zdementował te wszystkie rzeczy, to, co my tam gadamy tak i się nie znamy, i żeby wpadł. I to my mówimy, to wpadaj, to kiedy? To zaraz, nie? No i jesteśmy teraz jeszcze w listopadzie, więc bardzo szybko. Natomiast mówię to, no bo jeżeli ktoś inny nas słucha na przykład i chciałby coś zdementować, no to zapraszamy, nie? Zapraszamy, my się bardzo chętnie nie zgodzimy z wami. Prowadzamy nowy format podcastów RTM. Dokładnie. Real time marketingowe podcasty, no. No to tak to bywa w życiu. No dobrze, no ale myślę, że zaczniemy sobie właśnie już od tego rock'n'rolla, bo ostatnio o tym troszeczkę rozmawialiśmy. Natomiast tutaj faktycznie oddałbym głos Adamowi, bo chciałbym, żebyś ty, Adam, opowiedział mniej więcej o tym, jak w ogóle trafiłeś do tego rock'n'rolla i też troszeczkę o tych kampaniach, które tam gdzieś udało wam się zrobić. No i jak to wszystko w ogóle wyglądało, jak to wspominasz i tak dalej. Jak to wspominasz, ej, tak. Wspomnienia z wojska. Wspomnienia z dzieciństwa. No bo tak, bo to rzeczywiście jest taki przykład chyba jednej z najlepszych robót tak, z polskim marketingu społecznego, zaangażowanego, jakiegoś takiego fundacyjnego, który co chwilę robi jakąś fajną robotę, nie? Ciężko odpowiedzieć na to, ale rzeczywiście tak jest, ale żeby też była świadomość tego, jak to działa, no to jakby matka założycielka stworzyła jakby zasady, wobec których operuje rock and roll. Te zasady jakby dzisiaj pilnuje, jak to mówi Jacek, strzeże, Jacek Maciejewski, a w samym rock'n'rollu są cudowni ludzie jak Łukasz, Olga i wiele, wiele innych osób, które to doskonale robią. Ja po prostu nieśmiało tam kiedyś przyszedłem z pomysłem i zostałem trochę dłużej. Zaczęło się to, nie pamiętam, chyba z 5 lat temu dokładnie był brief, ja wtedy pracowałem w agencji Grey na 1%, no i przyszedł pomysł, żeby zrobić piwo. W jakiś totalnie nieprzewidywalny i abstrakcyjny sposób udało się to piwo zrealizować. Dzięki marce też inne beczki. No i tak powstało hasło. Nie pamiętam, jak to... Ja przyszedłem z pomysłem, żeby zrobić piwo, a Ryś powiedział, a jaka jest do tego idea? I ja, Rafał Ryś, i ja powiedziałem po prostu spontanicznie, nie ma rock'n'rolla bez procentów. I właściwie tak wyglądał cały proces. Ten proces potem się ciągnął przez kilka lat, bo potem był teledysk The Dumplings i przedstawialiśmy osoby związane z rock'n'rollem, które przechodziły z nimi przez raka jako pijane życiem, no bo rzeczywiście rock'n'roll doskonale, znaczy jakby jestem nośnikiem w ogóle idei rock'n'rolla, bo on jakby uczy nie tylko, jakby uczy nas wszystkich, jak radzić sobie z życiem.
jak w tym życiu sobie odnajdywać szczęście. No i właśnie przez piosenkę The Dumplings, którą napisała Justyna, chcieliśmy to powiedzieć, to w ogóle była najbardziej skuteczna część tej kampanii, najmniej nagradzana oczywiście. No i trzecia to KRS-y, czyli stworzyliśmy buty. No te buty zeszły jak na pniu, jak to każde buty, wiadomo. Wiadomo, no jak jest ich pięć, to schodzą na pniu, tym bardziej, że są fajne. No, no, było, nie, no śmieję się, nie? Było ich trochę więcej, tam było chyba ich 99 par, bo w domyśle jeden zostawała dla 1%. Były czerwone, to był też zabieg świadomy, żeby przyciągać wzrok na ulicy i w social mediach i rzeczywiście to też zadziałało. Ogólnie ta kampania przyniosła jakieś duże liczby. Ja jako kreatywny staram się o tym nie myśleć, ale rzeczywiście no, można to powiedzieć, że ta kampania jakby na no, tej lokalnym poletku dostała nagrody IF, i KTR, i PR, i design, więc rzeczywiście zebrała aplauz z różnych stron, co jakby daje taką szeroką perspektywę i horyzont na tą kampanię, które daje do myślenia, że to była po prostu dobrze zrobiona robota. No oprócz tego, jeżeli pytacie mnie o rock'n'rolla, to jeszcze powstało za moich czasów, kiedy współpracowałem z rock'n'rollem, parę jeszcze innych projektów. Rzeczywiście często dostajesz taki feedback z branży, że są to kampanie, które po prostu jakiś kreatywny wymyśla w kiblu, przychodzi i prosi fundację, żeby powstały. One w 99%, właściwie w 100% były odpowiedzią na brief. Tak tutaj asykuracyjnie powiedziałem 99, to była też kampania To nie ja, w której w czasie pandemii covidowej był problem z perukami i my musieliśmy pozyskiwać pieniądze i środki na peruki syntetyczne. Tam stworzyliśmy taki eksperyment, w którym kobiety, znane kobiety jak Anna Skóra, po prostu przebierały się za, znaczy jakby zmieniały się w osoby łyse, żeby doświadczyć tego, co doświadczają no, kobiety, które przechodzą przez raka. Podczas całych przygotowań nie mogły patrzeć w lustro, dopiero później spoglądały w lustro. No i rzeczywiście to były takie dwa dni bardzo mocne emocjonalnie, bo rzeczywiście to wywoływało duże emocje. Fajnie to było opracowane też, bo po tych dużych emocjach jakby przychodził ten etap katarzis, a na końcu była sesja zdjęciowa z Zuzą Krajewską. Zuza Krajewska jest jakby w każdym celu genialna, więc doskonale też jakby wprowadzała te kobiety w taki stan, że właściwie one wychodziły szczęśliwsze, więc jakby ten proces eksperymentalny był pełen. No jeszcze z takich kampanii, które robiłem dla rock'n'rolla, no to był też projekt Rock'n'Roll Music. To był taki projekt trochę szyty pod Gen Z, przed Gen Z, czyli pewnie jakaś inna generacja wtedy się buntowała i nie chciała pracować po godzinach. To by trzeba Krzysztofa Najdera pozdrawiamy zapytać, tak, która to subgeneracja była. Tak, no tak. I tam po prostu robiliśmy taką szeroką współpracę rock'n'rolla z różnymi muzykami. Była tam Margaret, był Don Guralesco, był Białas i jakby towarzyszył temu proces pozyskiwania środków, ale tak naprawdę no to była taka kampania, która wygenerowała bardzo duży jakby duże zainteresowanie rock'n'rollem w grupach, które wcześniej nie miały powodu się tym interesować i... Powiedz, bo to pewnie słuchają nas przeróżni słuchacze, bo wiadomo, jakby słuchał jeden, to by był jeden słuchacz, byłoby łatwo go opisać. To było tydzień temu. Ja słuchałem to było tydzień temu. Tym słuchaczem był Adam po prostu. Tak sobie słucham, mówię, u mnie dobre, wpadnę. Zobaczcie, i skuteczność jaka od razu stuprocentowa, bo mówiłeś o skuteczności, ale a propos słuchaczy, jak się mierzy efektywność? Ty, bo mówisz, efektywne. Jak się mierzy efektywność takich kampanii, jakie robi rock'n'roll? W ogóle bym tutaj jakby rozszerzył ten zakres, jak się mierzy efektywność kampanii społecznych. To jest, oczywiście ja nie jestem strategiem, więc Wojtku, ja bym powinien ciebie tu zapytać, ale że... Możesz mnie zapytać, ja ci odpowiem, ale ja byłem pierwszy. Stawiałem pierwsze kroki pod twoim skrzydłem, to postaram się odpowiedzieć. No, pierwsza rzecz, akurat te kampanie jednoprocentowe, to w dosyć prosty sposób można zweryfikować. Mogę ci wejść w słowo? Tak. Bo mam wrażenie, że my razem stawialiśmy pierwsze skrzydła pod... Pierwsze kroki pod skrzydłem tutaj miłościwie nam teraz panującego wszechwładnego, no bo my zaczynaliśmy w siedzibie na ulicy Drużbackiej, zaraz obok. I tam już wtedy trochę tam się łypało. Tak, łypało się obok. Tam, wiecie, ja tylko dodam dla słuchaczy spoza Warszawy, że tak, chodzi o ulicę w Warszawie. Tak, to jest ulica w Warszawie, obok ulicy, na której mieszka miłościwie nam prezesujący. Jarosław.
Nie bójmy się tego słowa, Jarosław. I tam jest też muzeum chyba Lecha Kaczyńskiego obok tery. No pewnie, dawno nie byłem, ale pewnie też wiesz. A ja byłem, bo moje dziecko miało niedaleko żłobek, więc często przechodziłem. Dobrze, że ci się udawało przechodzić przez pewnie te kordony, które tam stały. Ale to prawda, zawsze jest ochrona pod domem. No dobrze, ale wracając, to jak to z tą efektywnością? Tak, w przypadku akurat kampanii 1% to jest no na maksa proste, nie? Bo ten wskaźnik jest banalny, nie? Chociaż oczywiście tam pewnie więcej wskaźników trzeba by było sprawdzić, no ale rzeczywiście tam, jak patrzyłem w te liczby, bo no kreatywni starają się o tym nie myśleć, bo to jest trudne jednak myśleć o tym w czasie robienia czegoś, ale tam udało nam się przez kilka lat pozyskać 6 milionów złotych, to jest całkiem spora kwota, można nawet sobie mieszkanie w tych czasach kupić za to. A... jednopokojowe, tam na Bielanach, ale zawsze. W dzielnicy w Warszawie. Wrzeciono. Wrzeciono to chyba osiedle, no nieważne, dobra. Ale to osiedle chcesz kupić za to chyba nie? Jeszcze. Myślę, że Wrzeciono jest tyle warte, tak szczerze. Ale nawet mniej chyba, ale no nieważne, musisz tam zrobić zaraz marketing. Dwa Mielce można kupić. Nie, dwa Mielce to nawet nie. Mielec to... Może byś kupił faktycznie nieważne, bo się nam zrobi zaraz miasto przegadane. Jedną piosenkę podcast. Malika Montany. Jedną piosenkę Malika Montany. Żeby było jasność. Tak, no to... Albo 600 tysięcy kebabów po 10 zł. Tak. Stratek. No tak, no ale no to już mikro kebaby. No to tak, no to wracając do tych wyników, to były te tam 5,9 chyba miliona, czyli 6, policzyłem, 100 tysięcy to dużo, powiedzmy, że w tej skali możemy sobie ten skrót zastosować. Tam też przez te kilka lat udało się zwiększyć dochód o 79%, starałem się to zapamiętać, więc to są takie kwoty i takie liczby, no na tyle, na ile operuję liczbami, które wydają się duże, więc jakby, ale takim, no na pewno też te kampanie, pamiętam, jakiś znajomy kiedyś mi wysłał, że jedna duża korporacyjna marka chciała edukować, medialna chciała edukować parę lat później, jak pozyskiwać 1% i tu podstawiamy nazwę tej marki i mówiła bez procentów, więc nie ma czegoś bez procentów, więc jakby hasło też weszło w taki obieg, co jest chyba spoko opcją dla copywritera czy kreatywnego. No i tu akurat o 1% tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tę kampanię To nie ja, to ona też, on tam, bo to był taki dwutygodniowy strzał i tam chyba, kurczę, teraz pomylę te liczby, ale pamiętam, że spełniliśmy te KPI, które trzeba było spełnić i udało nam się kupić peruki. Ja to bardziej pamiętam te historie, które były stały za tymi osobami, które później pozyskiwały te peruki, bo no to jest to, co mnie niesie ogólnie, czyli na przykład opowieść kobiety, która mogła pójść na studniówkę dzięki temu, nie? I to jakby, wiecie, no, to są takie rzeczy, które gdzieś bardziej zostają niż liczby. No i... A to ciężko się wymyśla? Wybacz za takie, wiesz, tak, nie, pytanie jest trochę z dupy, tak, nie? Ale nie. Mnie to strasznie ciekawi, nie? Bo powiedziałeś, tak, że tam siedział w kiblu jeden z drugim, bo tak się nie... Nagle zeszła wena, tam Pan Bóg pobłogosławił, przyszedł pomysł i już to mamy, nie? No w sumie reklama jest sztuką użytkową, więc tam gdzieś ta wena może być wpisana, ale rzeczywiście ja mam takie powiedzenie i to mówię wszędzie wobec, że reklamę się wymyśla albo od razu, albo na końcu, nie? Jakby nie ma innej drogi. Ja nie lubię tego korporacyjnego przeciągania procesu, rozkładania go na wszystkie możliwe czynniki, więc cieszę się, że właśnie mogę dzisiaj pracować w agencji Feeders, bo ja uważam, że nie ma pomysłu dobrego bez zabawy, no i ja już powiedziałem, jak powstał pomysł Nie ma rock'n'rolla bez procentów, to było dosyć krótkie. Jeśli chodzi o kampanię KRS-ów, no to też było takie poszukiwanie nowej egzekucji, to już trochę w innym, już mieliśmy określone te pole, w którym mieliśmy szukać. To po prostu się dzieje, wiecie, no podczas jazdy rowerem akurat w tym przypadku, więc czy to jest trudne? Czy to trwa długo? No, dzisiaj byłoby trudne, bo pada śnieg, nie? Wtedy też padał śnieg, bo to był tę samą porę roku, przypomnę ci. Teraz właśnie wchodzą te briefy 1,5% w tym roku. Także czy to trwa długo? Moim zdaniem nie powinno trwać zbyt długo, bo wtedy to psuje po prostu pomysł ostatecznie, nie? Bo te pomysły są potem wymęczone i to potem widać na tym ekranie, nie? Nie można do tego dopuścić. Trzeba po prostu... Sir Haggerty, jeśli dobrze wymieniłem jego nazwisko, on powiedział, że dopóki ludzie chcą przychodzić do agencji, chcą się bawić tym, co robią, to ma sens. No jak tego nie ma, no to nie ma sensu. No ale nie zawsze tak jest, nie?
To chyba jak w każdej dziedzinie. No dobra, może nie w chirurgii, nie? Bo tam jednak tak zabawa skalpelem to może niekoniecznie. Ale w ortopedii już tak. Ale w ortopedii. To jest dopiero zabawa. W ortopedii już tak. O, Jezus Maria, w ortopedii, bo to ja muszę to powiedzieć. Ten człowiek nas na pewno nie słucha, ale doktor Kiciński z Idea Ortopedia, znowu z Warszawy, sorry, no jestem z Warszawy, no to mówię, że który zrobił mi bark dosłownie w 30 minut, wstrzykując z jednej strzykawki sól fizjologiczną, drugą wyciągając, a trzecią wypłukując, no naprawdę dozgonna wdzięczność, ale to na inny podcast też. Wojtek, nie? Ale nie wchodźmy w temat lekarzy, bo to się nie skończy przez kilka godzin. To prawda. Ja też mogę pogadać o moich plecach. Dobra, to zrobimy ortopedię przegadaną kiedyś. Nie? Chociaż temat organiczny, no bo mówimy o rock'n'rollu. No wiesz, no mówimy o rock'n'rollu, bo to w poprzednim, ja ten dziękowałem jeszcze raz, bo mogę 50 razy powtarzać, że dziękuję doktorowi Sarosiekowi z uprzedniego Magodentu, który postawił mnie z raka. To wiecie, to nie bark. I to są takie momenty, kiedy my gadamy to o reklamach, pomysłach, zbawianiu świata i fajnej robocie oczywiście, ale są też zawody, które są właśnie doktorskie, które realnie wpływają na nasze życie, nie? Ale to właśnie dobrze, że ty tym mówisz, bo akurat w rock'n'rollu jest taka idea, że unikamy mówienia i w ogóle nie mówimy o walce z rakiem, no bo ty to najlepiej wiesz, jako osoba doświadczona w tym temacie, człowiek nie może wygrać z rakiem i nie może z nim przegrać. To też jest szalenie ważne, bo to jakby jest broń obusieczna. To się dzieje właśnie dzięki tym lekarzom i dzięki konsekwencji, którą podejmujemy podczas tej drogi przechodzenia przez to. I to jest szalenie ważne przesłanie, które daje rock'n'roll. No, ja myślę, że to zawsze to, z czym rock'n'roll mnie zostawia od chyba od samego początku i cały czas mnie zostawia, nie? Jako człowieka będącego gdzieś wokoło tego środowiska reklamowego i rockowego, że patrzysz na to i mówisz, okej, będzie dobrze, nie? W sensie, fajnie to robią, robią to optymistycznie, nie? A jeszcze powiedziałeś bardzo fajną na początku rzecz, że ktoś coś wymyślił, jakieś zasady i ktoś ich strzeże, nie? Taki dobry, nie wiem, brand manager albo marketing director, mimo iż fundacja i no, trzyma to za łeb, nie? No Jacek jest taką, no to jakby Jacek jest taką ikoną, nie? To trzeba mu oddać, że my wymyślamy te pomysły, one przemijają, gdzieś tam się zahaczają czy coś. Jacek trwa w tym pomyśle już parę ładnych lat i ciągnie ten wózek, pcha ten wózek też właśnie, żeby to nie brzmiało jak syzyfowa praca. On po prostu robi to z uśmiechem na ustach i robi to bardzo dobrze. Tam też w rock'n'rollu ja miałem niesamowite szczęście spotkać właściwych ludzi, no bo właściwie robienie dobrych reklam wiąże się z komunikacją, która zaczyna się na poziomie dzień dobry, nie? No bo to jest pierwsza kampania społeczna, którą uskuteczniamy już w szkole, czyli mówienie sobie dzień dobry, co tam u ciebie słychać, jak żyjesz i tak dalej, to buduje jakby tą komunikację społeczną. No i ja miałem tam niesamowite, bo tam poznałem takich ludzi, którymi pracowałem, a dzisiaj się przyjaźnie, to jest Łukasz, Olga, to są fantastyczni ludzie, którzy, no, wiecie, te pomysły fajne, ale no, one, żeby działały, to musi być to dowiezione na takim poziomie, jakim oni to robią, nie? Tak, jakby co, można mówić nazwiska u nas, Adam, wiesz? Tak, ale ja nie mówię do nich po nazwisku. Ale żeby oni wiedzieli, że o nich mówisz, no bo wiesz, no bo Łukasz. Wtedy oni wiedzą. Brand 24, nam, wiesz, bo Brand 24 już chyba faktycznie podcasty gdzieś tam obczaja. I... Poważnie? Tak, no chyba już tak jest. Więc... Joe Biden? Tak, więc trzeba wrzucać jak najwięcej tam. To wiecie, że... Joe Biden, jakby co, jest Wojtek Walczak z Warszawy, bardzo cię lubi, jakby co, to tutaj nie musisz tego. Bernie Sanders tylko. Ale wracając do tematu, to jak ja zacznę rzucać tak nazwiskami, to wiecie, że Rocket Jobs upadnie, nie? Trudno, no. Trudno, co zrobić. No, moim zdaniem jakby lewy strzelił w lewy róg, a nie w prawy, to byśmy już prawie... Przegrali. No to dobrze. To byśmy przegrali. To jest w ogóle piękne, nie? Te postracjonalizowanie, to jest taka nadrzędna cecha w ogóle współczesnego świata, nie? Że jakby strzelił w dobry róg, to byśmy dzisiaj mówili o wielkim Michniewiczu, dzisiaj mówimy o słabym Michniewiczu. Tak samo z tymi kampaniami, dokładnie, z tymi wynikami, nie? Nie? Że no, dobry człowiek wie, kiedy kampania już jest dobra i no ja powiem tak, ja zanim trafiłem do reklama, to się wydarzyło totalnie przypadkiem, to zajmowałem się graniem w gry, które obliczały prawdopodobieństwo. Ja wiem, że podejmując decyzję o tym, że robimy jakąś kampanię, możemy podejmować dobrą decyzję, a ona może nie zadziałać. To też jest jakby taka rzecz, której zapominamy często, opowiadając o tym. Element niewymierności. Ty, ale powiedz, bo dużo było o tobie, więc jeszcze trochę o tobie, bo ty miałeś taki epizod... Nie przyzwyczajony jestem do tego. Zazwyczaj było sierociński, do tego nie zrozumiałem. Rozumiesz.
Ale ty miałeś taki epizod, że z tego, co ja kojarzę, tak jak mówiłeś, nie wiem, jak było tak naprawdę, że ty miałeś już dość tego cholerstwa reklamowego, tak, i wreszcie wyautowałeś stamtąd, nie? No tutaj wracamy znowu do rock'n'rolla, bo ja miałem taki epizod, znaczy ogólnie reklama to jest ego ride, nie? Które dzisiaj widzimy najlepiej po Kanye Westie, który już chyba zahacza o drugie dno Wisły. Doświadczyłem bardzo dużo takich przemocowych sytuacji, których nie chcę tutaj wymieniać nazwiska, bo Rocket Job znowu akcje zaczną ich rosnąć, ale rzeczywiście no były trudne momenty i to nie wynika też z tego, że jakby we mnie zapał do wymyślania gdzieś ginął, ale jakby wątpiłem trochę w to, w jaki sposób to działa. No tutaj z pomocą przed, nie da się ukryć, rock'n'roll i właśnie Jacek, któremu jestem dozgodnie wdzięczny, bo podał mi rękę, dzięki temu mogłem stworzyć jeszcze parę rzeczy i uwierzyć w to, że to jeszcze ma sens. No a ten sens jakby odnalazłem w agencji Feeders, w której jestem dzisiaj. Ja się sobie reklamuję agencję w ogóle, nie? Tak. No dokładnie, nie? Ale to jest prawdziwa historia, nie, bo jasne. Ja akurat... Naprawdę... Bardzo lubię agencję Feeders, z której pracuję. Tak. No, ja nie jestem osobą, która zachwala agencję Feeders. Tak. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście Łukasz i Kuba jakby dali mi wolność i to jest super. No to jest rzeczywiście ludzie, z którymi pracuję w Feedersach, no oni są po prostu, cieszą się tym, co robią i to jest zajebiste, nie? I chyba o to chodzi. No, czyli duchem jesteś Zetką tak naprawdę pod tym względem. Ja, no ja myślę, że wiecie, Sid Vicious też był Zetką, nie? Ja jestem wychowany na punk rocku, jestem starym punkowcem, więc jakby ja nie do końca rozumiem zasady. Może dlatego też nigdy nie rozumiałem tych biegania po pagonach w korporacjach, które potem odbijały się pewnie na mnie. Ale rzeczywiście i tam, wiecie, no Feedersi też jakby są blisko dwunastek, więc ja tutaj a propos najbardziej doświadczonych ludzi Gen Z, czyli Marasa i Bogdanowicza, którzy są setkami, mimo już, że tam czasami wypadają poza grupę docelową. Jakąkolwiek. Ja właśnie sobie uświadamiam, że dzisiaj jestem Krzyśkiem Najderem u nas tutaj. Drogę, tak. A on tu często wpada na kawę chyba, nie? Bo Krzysiu mieszka niedaleko. Ale może nie będę mówił gdzie, bo jeszcze nasi słuchacze będą mu tam potem... Kawę przynosić. O to domu padnie. Tak. Dokładnie. No tak, ja tak sobie właśnie uświadomiłem, bo ty mówisz dużo... już może kończąc pewnie temat Feedersów, bo ja chciałbym, żeby pójść dalej. Marketing Feedersowy. Ale nie no, Kuba no, zdobył mój szacun, jak kiedyś wystąpił na konferencji i miał mówić o czymś ważnym, a zareklamował powstanie swojej nowej agencji. Moim zdaniem majstersztyk reklamy w środowisku. Jak widać, jest to rzecz ważna, na przykład dla mnie. No, nie pracował, dzisiaj byśmy nie rozmawiali, gdyby nie było Feedersu. Gdyby nie było. Ale też, Gdyby nie pracował, to by nie pracował. Nie? Dokładnie. Ale też pamiętam, jak dziś, to jest moja ulubiona taka historyjka z przeszłości, jak kiedyś pracowałem przez jakiś czas w Young & Rubicam Brands, takiej korpo sieci na maksa wtedy, nie? Takiej, też tam byłem. Ale takiej, wiesz, no jakby... Wyleciałem z literówki. Mi moja szefowa powiedziała, nie no Wojtku, jak tak będziesz myślał, to się nie dogadamy. No tak, tak, potem, no tak, no już ja nie chcę mówiłem jej o żubrze, nie, że to tak fajne, to insighty tam. To genialnie, dobra, moglibyśmy zrobić marketing korporacyjny, odcinek, nieważne do czego zmierzam. Pracował tam wtedy taki team, to on był jeszcze juniorskim teamem, taki jeden zabawny copywriter i drugi mniej zabawny, ale strasznie utalentowany art director, z którymi zresztą udało się na kolanie, bo to, co powiedziałeś, praktycznie rzecz biorąc, wymyślić takie hasło najpierw, to Kuba wymyślił, bo wiecie pewnie, o kim mówię, że to najbardziej lubelskie piwo na świecie dla Perły, po czym Bartek, bo to o nim mówimy, jego kolega z teamu, zrobił w przeciągu kilku godzin taki stylo animatic jakiś, podłożył muzykę, poszliśmy z tym do klienta i wygraliśmy przetarg takim, wiesz, a wcześniej cała agencja, 40 planerów, 80 kreatywnych, tam ludzie z Londynu, z Singapuru, wiesz, burze mózgów, narzędzia. Smutne, nie? Że agencje w ogóle jeszcze wierzą w tego wujka z Ameryki, który przyjedzie w kapeluszu. Ale tam naprawdę, też taki proces, te najtęższe mózgi, nie? Tak przemieliły ten brief i zrobiły takie... Po czym dwójka zdolnych kolesi. Ale to tak często wygląda przecież, no to jest wielu naturszczyków świetnych, którzy odnoszą sukcesy. No zobaczcie chociażby ten fanpage Agencji Mienia Wojskowego, ja to za każdym razem powtarzam, ale to jest jeden koleś, który jest kompletnie naturszczykiem, on jakby nic wcześniej nie miał z marketingiem wspólnego, Maciej się nazywa, pozdrawiam cię Maćku, jak tego słuchasz, jest turbo fajny i to, co on tworzy, jest mega zajebiste.
Tak, no samo... tak, ale Osom i Kuba to byli kuci na cztery kopyta, nie? Więc tak, tam no. jakby wszystko wiedzieli, tylko chodzi o to, że te korporacyjne takie homonto, które na nas zakładają, no tak, tak, no. które teoretycznie ma usprawnić proces, w rzeczywistości pokazuje, jak działa to, nie? Że to trzeba, znaczy, wiecie, no to chyba jest taka podstawa, ja na przykład nigdy się nie uczyłem, więc jak już coś robiłem, to starałem się to zrozumieć, nie? I wydaje mi się, że czasami jest takie pomylenie z pomieszaniem, że robimy coś, ale nie wiemy po co. Tak. Dokładnie, ale byleby robić, nie? Bo trzeba zrobić, trzeba się odtimesheetować, trzeba odhaczyć, a na koniec dnia ktoś w sieci patrzy i tak na jakieś wyniki, które jakieś... Tak, no, tak, a potem wrzuca jakieś 16-letnie dziecko i wrzuca jakiegoś mema o 2 minuty po północy i nagle cały internet polski dostaje pierdolca, nie? I znaczy, no wiecie, no sobie, aha. Ale to się da robić regularnie, robić memy. No ja wiem, że się da. Robić sam robiłem. Virale, ale nie da się na to wzorów napisać. Nie? To prawda, to musisz po prostu wymyślić, nie? Ja też tak kiedyś miałem, jak pracowałem do sklepu rolniczego. Wydaje się, że to jest branża, która nie może być zabawna, wręcz przeciwnie, jest zajebiście zabawna. Tak szczerze. I faktycznie, ja tam te komunikacje to wymyślałem tak po prostu z palca. Ja że stwierdziłem, że to w sumie beka by było, jakbym tak wymyślił. Podrzucałem to, nazwijmy to, no, powiedzmy, że klientowi, bo to była bardziej współpraca niż praca tak typowa. No i za każdym razem było spoko, fajne, róbmy to. No i działało, więc to faktycznie taka wolność, taka swoboda jest bardzo istotna. Ale swoboda swobodą, ale ty tam mówiłeś o piwie Perła, tak? Dobrze kojarzę. No to jest piwo z Lublina. Kuba jest z Lublina, więc wiecie, czasami... No to też kuma te klimaty, wiadomo. To czasami można te skróty osiągnąć w bardzo prosty sposób i to też jest szalenie ważne akurat, bo z tego, co pamiętam, mieliśmy to na liście rzeczy, o których mam porozmawiać, ten proces, nie? Czyli my powinniśmy jako osoby tworzące komunikację jakokolwiek społeczną, komercyjną czy codzienną wrzucać sobie do głowy jakieś ciekawostki, jakieś interesujące rzeczy, bo z tego potem to się wylewa, nie? To się nie bierze znikąd i nie bierze się wbrew pozorom z oglądania reklam, tylko na pewno inspirację trzeba gdzieś indziej znaleźć. To prawda. Inspiracja często na ulicy nawet leży. To teraz będzie chwila autopromki, bo może nie wszyscy wiedzą, bo ja skończyłem studia kiedyś, dawno temu, na SGH-u nawet. No. Nie chciałem tego, nie, to był pomysł moich rodziców, że ja pójdę na SGH, dostanę dyplom, dostanę pracę jakąś dobrą i będę miał później kredyt i kiedyś umrę z tym kredytem, a Bogu. Ale później ubezpieczenie, więc wypłaci mojej rodzinie, więc wszyscy, dobra, trochę się chyba za... Nie w tą stronę to poszła. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że skończyłem studia i pamiętam stamtąd też jednego kolesia. Nie pamiętam jego nazwiska, imienia, więc Brand24 tego nie wyłapię, ale to był jeden z takich młodych doktorantów ekonomii. Z tego rzutu, wiecie, takich lat 90., którzy powyjeżdżali na przykład do Londynu studiować i powracali i wrócili do SGH-u. Strasznie takie świeże podejście. Zresztą SGH wtedy był takim, bo ja mówię o latach późnych 90., kiedy tam byłem, więc... Kiedy mi na świecie jeszcze nie było. Kiedy ciebie na świecie nie było, ale to była taka uczelnia, która wprowadziła na przykład to, że przez pierwsze półtora roku miałeś obowiązkowe przedmioty z jakiejś puli, wiadomo, tam matematyka, statystyka, ekonometria, a później przez następne 3,5 roku pełną dowolność z kształtowania sobie ścieżki nauczania. No dobra, Wojtek, wiemy, tam tylko zdolni się dostawili, ja się nie dostałem. Zdolni albo... Ja nie byłem... Nie, ja to była droga przez mękę, bo ja nie chciałem, ja chciałem być... Ja w reklamie chciałem pracować, po cholerę mi było... Ja chciałem w reklamie pracować... Ja chciałem w reklamie pracować, a wiecie, dlaczego ja chciałem w reklamie pracować? Bo na Saskiej, w mieszkaniu po moich dziadkach, w którym pomieszkiwałem u mojego brata jeszcze w liceum, jak przyjeżdżałem do Warszawy uczyć się języka angielskiego z Węgrowa, pod nami mieszkał Jacek Hendigery, który wtedy był, nie chcę tutaj wprowadzić nikogo w błąd, ale jeśli dobrze pamiętam, copywriterem w Saatchi & Saatchi. A wiecie, to były lata 90. początek. Mhm. Wyobrażacie sobie, co się działo pod naszym mieszkaniem w weekendy, nie? Jak wciągałeś rano powietrze, to źrenica ci rosły. Dokładnie. Więc ja sobie myślałem, jak fajnie, jak zajebiście. Ja też chcę to robić. Koleś, o którym mówimy, doktorant na SGH-u, mówił, bo on wykładał też marketing i mówił, słuchajcie, marketing to przeczytacie sobie te 3 książki, to jest naprawdę bardzo proste, nie? To są jakieś tam... To jest proste, nie? Natomiast wiecie jedno, do marketingu właśnie w Wielkiej Brytanii, do agencji marketingowych, reklamowych, najlepiej przyjmującymi ludźmi, to znaczy tymi, którzy się chce, to są ludzie po socjologii, filozofii, kulturozdrafie, historii, tacy, którzy wiedzą, mają jakąś ciekawość,
wyjść, nie? No tak, patrzył ja dookoła, po, nie? Jestem po, pamiętam, jak kończyłem bardzo, no nie wiem, jak to nawet nazwać, bardzo szalony kierunek mojej drogi edukacyjnej, który zresztą się przeszedł przez mękę. To było tak, najpierw w liceum klasa ekologiczna, czyli bardzo współcześnie trafione. Wtedy uczyliśmy się, jak budować autostrady. A potem byłem na psychologii międzykulturowej, więc też w sumie to był taki okres, że pamiętam, że szukali tych ludzi z innych kultur, żeby przychodzili do nas na zajęcia, bo w Warszawie nie było ludzi z innych kultur. Nie było ludzi kultur. W ogóle w Warszawie wtedy. Nie, no to było, wiecie, no, znaleźli jakiś, pamiętam, osobę z osiedla, gdzie mieszkały osoby z Wietnamu i wiecie, no to... I chłop przyszedł na studia, nie wiedział, co się dzieje w ogóle, dlaczego tak, to jest. I ludzie, którzy handlowali na stadionie, nie, no bo to na SWPS-ie, więc tak wyłapywali tych ludzi. Nie było różnorodności. Dzisiaj ta różnorodność jest tak powszechna i tak głęboka, nie? Że jakby, no to się właśnie sprawdza potem w marketingu, nie? Bo potem tą kulturę musisz gdzieś mieszać w komunikację, więc kompletnie rozumiem tego kolesia ze Zgiechu. No dobra, no ale tu już zaczęliśmy skręcać w Zgiechy, w psychologię kultury, w Wietnamczyków handlujących na bazarze, na osiedlu. To też komunikacja. To jest też komunikacja, ale ja bym jednak chciał, żebyśmy przeszli do na właściwe tory, czyli tych kampanii społecznych. Widzisz, Adam, co ja mam tutaj? Ja chcę się bawić, a Adamian swoje. No, ktoś musi pilnować właśnie procesów, także po to tu jestem w zasadzie. Jakbym Wojtkowi dał dowolność, to nie wiem, co by się tu działo w ogóle. To bym Pudziana zaprosił. Tak, no, nie wiem, nie chcę myśleć, co by się tu działo później. W zasadzie, no dobra. Akurat podobny jest do Pudziana. No, to Wojtyła tak, też był podobny do Pudziana. Tak, nie stawiajcie mi pomników, tylko róbcie tak, dokładnie. No, ale no właśnie, chciałbym, żebyśmy wrócili do tych kampanii społecznych i ja sobie przygotowałem taki jeden case, który chciałbym z wami omówić. Jego co prawda już omawiałem kilka razy z różnymi ludźmi, ale stwierdziłem, że czemu jeszcze by tego nie poruszyć. I właśnie jak sobie mówimy o takich kampaniach społecznych, to ja lubię patrzeć na takie, które odniosły tak olbrzymi sukces, że mogły wpłynąć w ogóle na to, jak wygląda prawo. I faktycznie jest taka kampania. Ona się pojawiła za oceanem i tutaj właśnie też jest troszeczkę taki medyczny ton tego, nazwijmy to, ze względu na to, że to jest marka GAPAE, tak się pisze po polsku. Natomiast to się wymawia prawdopodobnie jakiegoś HEPAE, coś takiego, ze względu na to, że to jest honduraska marka. I ona współpracowała z taką międzynarodową agencją marketingową Ogilvy. Zauważyli, że jest taki problem w Hondurasie, mianowicie to był jeden chyba z nielicznych krajów, albo w ogóle nie jedyny w Ameryce Środkowej, który zakazał używania pigułek dzień po. To już nawet nie tylko, że tam sobie nie można było kupić czy cokolwiek, ale w ogóle to nie było dostępne. No i faktycznie... Znamy ten problem, nie? No. Znaczy ja osobiście tam nie. Tam jeszcze było jeszcze mocniej, bo tutaj można przynajmniej na receptę sobie kupić i to akurat jest stosunkowo proste. No ale tam faktycznie ta marka zauważyła ten problem i Ogilvy postanowiło stworzyć taką platformę na wodach międzynarodowych. Tak, żeby było to poza jurysdykcją Hondurasu i faktycznie zwozili tam te kobiety, one mogły sobie legalnie tam tę pigułkę dzień po zażyć. I ta kampania się stała na tyle głośna, że tam wykręcili jakieś 268 milionu organicznego zasięgu. Zaczęli o tym mówić wszyscy, media, influencerzy, no po prostu każdy, nie tylko z Hondurasu, no z całego świata dosłownie. I faktycznie to wpłynęło, realnie przełożyło się na zmianę prawa w tym kraju, bo ta prezydent Hondurasu to zauważyła. I postanowiła, że no dobrze, no coś z tym zrobimy i będziemy te kobiety Hondurasu faktycznie chronić. I rzeczywiście i teraz to prawo jest nam takie bardziej pro-choice. I to jest dla mnie taki świetny przykład kampanii społecznej, która nie dość, że zauważyła istotny problem, no to jeszcze realnie się przełożyła na zmianę i to przełożyła się jak jasna cholera. Zresztą też ta kampania potem przecież na Canal Lions no, dostała nagrodę, tak? Więc myślę, że to jest mega, mega spoko. No dranie wygryźli pierwszą pomoc ludzkości. Tak, nie, no to jest świetna kampania, oczywiście ja też przypominam sobie, pewnie Wojtek to jeszcze lepiej pamięta, jak w latach 90. takie statki ze Szwecji do nas przybijały do portu, pamiętasz? No, tak. Bo to było dobry, i też tak, były... tak, to ten insight, nie? Ale no tak, no to co na pewno w tej kampanii można powiedzieć, to ja uważam, że nie ma dobrej kampanii bez dobrego insightu po prostu, bo to nie da rady tak zrobić, to jest jakby, no... Bez tego nie ma tego pomysłu, no tutaj był ten insight. No i też ten storytelling tam był świetny, nie? Jakby to w jaki sposób pokazali tą tratwę, jak ona odpływa i tak dalej, to się poniosło. Oczywiście te liczby jakby na mnie tak nie działają, już jestem trochę bardziej spaczony przez branżę, ale no jakby sam pomysł działa, nie? I to też pokazuje, ten pomysł pokazuje, że nie potrzeba tak naprawdę robić wielkich rzeczy, żeby robić wielkie rzeczy i to jest super, nie?
No to prawda, to jest jedna z takich moim zdaniem kampanii no, lepszych też dodatkowo. I gdzieś tam, no, bo my często, tak jak tutaj wspominaliście, sięgamy po tego wujka sama z Ameryki, a prawda jest taka, że no może gdzieś, no dobra, to nie jest pod nosem, no to jest jeszcze dalej niż pod nosem, ale też nawet w takich małych miejscach jak Honduras, gdzie to jest państwo wielkości, nie wiem, jednego województwa Polski, można znaleźć coś naprawdę ciekawego i fajnego. Wiesz, no, w kreatywności takiej reklamowej, no ta Ameryka Południowa od dawna jest takim wzorcem, gdzie my rzadko, no staramy się tam patrzeć, wiesz, to też to, co Adam powie... Tak, z piłce nożnej, nie? Bo tam Brazylijczycy w każdym zespole muszą grać, nie? Dokładnie, nie? Więc to jest podobne, myślę, że środowisko zupełnie inne niż nasze, ale to, co Adam powiedział, no też ciężko, wiesz, nawet w naszej branży patrzeć ciągle w reklamy, nie? Albo inspirować się jakimiś case'ami, bo kiedyś trzeba te wszystkie rzeczy wyklikać i jeszcze mieć czas na Netflixa, nie? Żeby sobie coś tam się odmurzyć. Nie oglądam Netflixa. Ale teraz będzie ten film Inarita, czy jak on się nazywa, to sobie obejrzę. Też sobie spisałem jakieś kampanie, żeby tu powiedzieć, nie? Ale nie wiem, od czego zacząć. Nie? Zacznij od tej, która... Zacznij od nie swoich teraz. Nie, no właśnie nie mam tu swoich, ale ja z tego roku z Cannes akurat bardzo lubię kampanię i tutaj... Doll, ona się nazywa ta marka, to jest taka marka też, która nie kojarzy się z wielkimi case'ami, to jest marka, która zajmuje się handlem ananasami i nie wiem, czy wiecie, że jak ananas trafia do nas na półki sklepowe, to zanim on trafi, to trzeba ściąć mu tą górną część, czyli te liście, które wyglądają trochę jak por, przekładając to na język polski. Ale to Król Julian ma chyba taką tą koronę, nie? Jakąś ananasową. Tak, dokładnie tak. To może do niego trafiają później po prostu. Nie, oni te liście przemielili i zrobili z nich materiał, to się nazywa Pinatex. A, no tak, no to już nawet portfele się z tego robi. Tak, i oni ten materiał sprzedają dużym markom, tam oczywiście w case'ie pojawił się Nike, Hugo Boss, nie wiem, czy Hugo Boss to akurat najlepsza marka z reklamowania czegoś prospołecznego, ale powiedzmy, że jest. I no to jest takie super pokazanie, jak marka może działać, robić wielkie rzeczy, wykorzystując tak naprawdę śmieci. A ja jako były punkowiec, albo i w sumie wiecznie żyjący punkowiec, powiem, że punk not dead, nie? Że te śmieci jakby można ożywiać i robić z nich piękne rzeczy. Zresztą mam na dzisiaj na sobie buty z ananasa, jakbyście chcieli zobaczyć akurat innej marki niż tam byłem. To ja to rozpatrzę. No, wyglądają jak buty, no. Buty to buty. Buty to buty, nie? No ale to pokazuje, że naprawdę... To takie jest bardzo, to nie jest taki case jak ten Stratfall, który wzbudza emocje, a on po prostu pobudza jakby myślenie takie biznesowe stricte, nie? Bo tak. To jakby... Chociaż ja słyszałem, że podobno się ten materiał nie jest taki super eko, że jakby przetwarzanie jest wiesz, takiego... No ale wiesz, wszystko jest eko, jeśli wykorzystujesz odpady, nie? To też z drugiej strony w tą stronę możesz spojrzeć, nie? No, być może, no nie wiem, trzeba by się też nad tym pochylić, bo oczywiście. Paradoksalnie czasami jest łatwo greenwashing w takich sytuacjach, nie? Ale nie, no tu zależy też od procesu, jak to jest tu też zestawiam takie pytania, ale no nie zauważyłem, nie znalazłem jakiejś odpowiedzi, która by wskazywała, że tu jest jakiś greenwashing. Okay. A też nie chcę oskarżać kogoś bezpodstawnie. Nie? No jasne, wiadomo. A to, no, case jak drut, nie? Prosty, działający i tak naprawdę pokazujący, że ta marka, która sprzedaje na koniec ananasy, robi coś, co promuje Nike'a. A to chyba powinno być na odwrót, nie? Chyba tak. Znaczy, wiecie, z tym eko to jest... Ja nie mam tutaj... ja w ogóle nie mam zdania teraz na eko. Muszę się do tego przyznać, bo my wałkowaliśmy ten temat jeszcze tak chyba ze 3 lata temu najwięcej, tak myślę sobie, jako świat generalnie, wiecie, co z tym zrobić. Przyszła pandemia i generalnie to eko poszło się, za przeproszeniem, to wypikasz, Damian, jebać. No bo, wiecie, te miliony to śmiecia plastikowego, przemielonego wszędzie, nie? Te torby jednorazowe, maseczki, Boże, rękawice, nie wiem, kondomy na głowę, które zakładaliśmy, żeby wyjść do parku. Wiecie, to mówię o nas, nie? Tak by to, co ja widziałem w Polsce. No, pomyśl o tym, co się dzieje teraz na Ukrainie, jakie to jest już pomijając, no bo to jest straszne, co się dzieje i ta bezsilność jest też straszna, ale fakt, że no, te wszystkie pociski, które spadają, po prostu nie dość, że zabijają ludzi dosłownie, to jeszcze jakby przyspieszają ten proces globalnego ocieplenia. No raczej, no wiesz, my tu się gadamy, wiesz, o takich rzeczach, a my już jesteśmy w takim momencie, kiedy realnie rozpierdzielamy i nie wiemy, co się wydarzy jeszcze za chwilę, więc ja z tym eko, wiesz, no wiecie, no, ja nie mam pojęcia, co jest dobre, co ale jest złe. Ale to dobre podprowadzenie do kolejnej kampanii mi zrobiłeś, bo kolejna kampania, którą chciałem powiedzieć,
bo to jest taka kampania, która naprawdę autentycznie mnie poruszyła. To była praca, która była nagrodzona w 2020 na KTR-ach. Ona chyba tylko złapała nominację, to było, odpowiadał za nią reżyser Tadeusz Śliwa i była to reklama, w której widzieliśmy ludzi w bardzo codziennych sytuacjach. Była to dziewczyna, która tańczy na parkiecie takim drewnianym i było zbliżenie na but. Później była dziewczynka, którą babcia czesała po włosach, po warkoczyku. Później przechodziło to przez kolejne jakby osoby, które te sceny były tak osadzone, że nie wiedzieliśmy, kiedy one nie określały czasu. Na koniec był pan, który czytał książkę, odkładał okulary i on te okulary odkładał na taką stertę okularów. Później były sterty warkoczyków i sterty butów. No i oczywiście to był spot zrobiony z okazji 75-lecia wyzwolenia Auschwitz. I tam było takie przesłanie, że oni też nie wiedzieli, nie? Ja pamiętam, jak tę reklamę robił, pierwszy raz obejrzałem, też ciarki mnie przeszły takie, wiecie, no, poruszające. Jesteśmy 2 lata później i kurczę, naprawdę mam poczucie, że tak jak powiedzieli podczas tego rocznicy wyzwolenia Auschwitz, powiedział Marian Turski, że Auschwitz się nie wzięło znikąd, nie? I tutaj takiemu, przepraszam, że takie mocne tony uderzam, ale no, to była kampania prosta, właściwie tradycyjna forma, bo wideo. No ale jaki mocny insight, jakie mocne przesłanie. No my też czasami, a nawet bardzo często patrzymy w tamtym kierunku, mówiąc, zapchajcie się swoimi ziemniakami w bułkach, jak to ostatnio Łukaszenka z Putinem sobie, znaczy nie, to Łukaszenka sobie śmiał się z McDonald'sa, który wychodzi z Białorusi, mówiąc, że my mamy lepiej. No i fajnie. My za chwilę będziemy mieli źle, bo nie wiem, czy wiecie, ale za chwilę burger drwala. Nawet już jest, i on będzie prawie 4 dychy w zestawie powiększonym kosztowo. No jest droższy. No, no jest droższy, nie? No. Pomyśl sobie, co teraz no przeżywają to, Polacy. Nie? Ja nie przeżywam na przykład w ogóle, bo nie jem tego, więc polecam dzieciom. Nie? To... Damian, potrafisz zepsuć nawet najlepszy. Jak potrzebujecie party killera, Damian podaje numer telefonu, wpada, zabija, w ogóle dzieci płaczą. Już nie chcę. Ty zaproś, niech ten Stasiek zaprosi go na imieniny, niech ma też przejebane, tak jak ja. W tym się między innymi specjalizuje też, nie? Tak. Ale wiecie, to są realne rzeczy, nie? Ktoś obliczył, że to chyba 45% podwyżki, czy jak wszystko, bo... No i jeszcze sobie pewnie dał, no wiesz, wiecie, no zmniejszyli rozmiar tego, nie? Drwala? No nie, to już by były strajki, rozruchy przez McDrive'ami, nie? Utnie się 5 gramów, 5-10 gramów, myślisz, że to zauważysz? No tak robią dyskonty już teraz. No. Nie wiem, czy zauważyliście, pewnie nie zauważyliście. To już trwa, nie? Że tam kola na przykład już nie kupisz litrowej, tylko 850 ml. No to była akurat taka, wiesz, no, strategia cenowo-produktowa, ale teraz mam wrażenie, że jeszcze się nasiliło, no bo musisz w jakikolwiek sposób... Ale to jak mówi mój kumpel, nie, no, zawsze tankowałem za 100, teraz ten tankuję no. za 100, więc Ale pchamy, paramy. To Albandy, pamiętam, jak z sąsiadem kiedyś umawiali, to czy którym jedziemy samochodem? Twoim, łatwiej się pcha. Dokładnie. Boomerskie porównanie, tak. No dobra, ten nie ten morderca, tylko ten Albandi, co miał ten chyba fajny, tam 2 czy 3 przyłożenia w jednym meczu, nie? Co wyglądał jak Gołota. Jak ja, no. Nie, Gołota, dokładnie, no. No dobra, a co myślicie na przykład o kampanii Fundacji Avalon Pełnosprawni w Miłości? Bo moim zdaniem to jest też jedna z fajniejszych i lepszych. No, ja bardzo ją lubię, tylko wolałem ją w wersji promocji Paralimpiady w Londynie, bo była trochę lepiej technicznie wykonana. Czyli? No, ja nie pamiętam, jakie tam jest hasło, ale generalnie jest to dokładnie to przełożenie. Po prostu ludzie, którzy są niepełnosprawni, wykonują cudowne rzeczy. To tylko Janusz Korwin-Mikke uważa, że oni są w jakiś sposób nieudolni, bo oni robią wspaniałe rzeczy i po prostu to było pokazane w tym spocie w rytmie jakiejś piosenki. Ale oni robili to chyba w 3 egzekucjach, to jest jakby już... Ale wiesz co, ja właśnie uważam, że też powinniśmy pokazywać, że robią te normalne, zwykłe rzeczy, tak na cudzysłowie normalne. No po prostu takie, które, wiesz, każdy z nas robi, ale czasami nawet nie pomyślisz o tym, że robi. Nie? Bo to jest właśnie to, że jeżeli tam ci wyjdzie jakiś, nie wiem, Niko Vucic i on jest wspaniałym, no wiecie, coachem, tak, motywatorem, gdzieś tam... No, po prostu wychodzi i mówi rzeczy i wszyscy, i cały świat go słucha, to jest super, ale też jest mnóstwo normalnych, zwykłych ludzi, przeciętnych, którzy też robią fajne rzeczy, albo normalne rzeczy, albo zwykłe rzeczy
I też często o nich nie myślimy, nie? I ja uważam właśnie, że takie kampanie, jakie robi Fundacja Avalon, są mega fajne. Wiesz co, no to jest... w takiej prostej formie. Ale to jest z tego nurtu, bo ja też to lubię, w sensie nie jestem jakimś wielkim fanem, bo ja widziałem takie rzeczy ileś razy i teraz hashtag za granicą, nie? Przypomina mi się, jak mówisz... Ale nie, jak mówisz o tym, to ja od razu mam przed oczami, wiesz, Kids Against Cancer, nie? Gdzie oni są, dzieciaki są pokazywani jako, wiesz, bohaterowie oraz pokazywani są jako zwykłe dzieciaki, nie? Które potrzebują, które chcą, które mają coś przed oczami, a tak naprawdę są zabijane, wiesz, przez raka, więc, a tylko że mało jest walki takiej, nie? Mimo Kids Against Cancer, no to jest jakby to, co ty, Adam, powiedziałeś, no tam raczej nie walczymy, nie? Staramy się robić swoje, staramy się wychodzić jakby na swoje w tym całym otoczeniu jakże słabym, więc ja ten nurt lubię, on jest dla mnie strasznie potrzebny, on jest dla mnie też takim... Była taka świetna kampania z osobami z zespołem Downa, nie wiem, czy to był, to trochę pachniało gołosem, ale to z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa po prostu pozmieniali reklamy Proctera i wstawili te osoby i po prostu robili takie genialna akcja. Teraz mam ją przed oczami, nie pamiętam szczegółów. Tak. Natomiast ja też, wiecie, mam to nie jest moje wrażenie, no. Mamy pewnie przed oczami gdzieś te kampanie takie szerokie, natomiast to co jest możliwe teraz w społecznościówkach, nie? Że tak naprawdę za to co ja pamiętam, jak robiliśmy Łapiaja, aha, teraz autopromocja z Jurkiem, no to był, wiecie, no to był pierwszy pomysł, nie? Co robimy? Łapiemy jaja, no to bierzemy dwie zgrzewki, budujemy wilka i zająca i będziemy się tym bawić. Najprostszy możliwy pomysł i taki chyba najbardziej serca jest... i leci, nie? Tak. Więc ja mam wrażenie, że to jest teraz super, że tych kampanii naprawdę może być całe mnóstwo. Tak naprawdę każdy może zrobić kampanii, to się dzieje, no bo to widzimy to widzimy na TikToku. Ale akurat... Na TikToku widzisz to, co chcesz widzieć. Ale to dobrze też, ja zawsze tak na prezentacjach podpowiadam, dobrze podpowiedziałeś tutaj, dobrze trafiłeś, bo chciałem też jeszcze wspomnieć właśnie o kampanii, która TikTok stworzył jako taką stricte narzędziową, bo tam jest, w ogóle TikTok to jest trochę taka kampania społeczna jedna wielka, nie? Bo tam jest to jest eksperyment społeczny. Tak, ale oni z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę stworzyli taki mechanizm, bo osoby, które na przykład mają zamiar popełnienia samobójstwa, wpisywały do TikToka samobójstwo i TikTok zmienił tak layout, że jakby automatycznie podpowiadał tym osobom możliwość zadzwonienia na telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. No i to jest super, nie? Jak to w ogóle wpisuje samobójstwo na TikToku? To jest też... No tam wydaje mi się, że to nie jest rzadka rzecz, nie? Okej. Okay. Znaczy, no ja też słyszałem, że podobno dla tych młodszych zetek i dla Alfek to w ogóle TikTok już się staje taką top 1 wyszukiwarką, nawet bardziej niż Google czy YouTube, ale nadal, no to jest jakieś takie... Ale zobacz, Dawid, no trochę powiedziałeś oczywistość taka, która uderzyła właśnie takich starych ludzi kilka lat temu, jak to Google mówiło, że taka jest wyszukiwarka Google'a i jest później YouTube, który jest drugą wyszukiwarką. No dla nas jest to już norma, że wiesz, ja jadę sobie wczoraj, czym ja jechałem sobie wczoraj? Lambo czy Tesla. Tramwajem. Tramwajem dziewiątką. Tramwajem dziewiątką to tam na Wolę jechałem, a później skręciłem bardziej do Śródmieścia. I no bo zadzwonił do mnie dzieciak, że zepsuł mu ktoś telefon, więc co ja robię? No wpisuję, odpalam YouTube'a i wpisuję how to, nie? Co z tym zrobić? Najprostsza rzecz, więc... Nie, też to, to, że dzieciaki się, robią to, wiesz, i to, że w TikTok w tę stronę ewoluuje, no to jest normalne zresztą, to jest... No właśnie trochę tak, a trochę nie, no bo zobacz, na przykład Instagram, znaczy na Instagramie niby też ludzie często coś wyszukują, ale on nie wybił się aż tak mocno. Instagram? No, jako taka wyszukiwarka faktycznie. Ale tam właśnie w tych badaniach, o których mówimy, to tam Gen Z korzysta, jakby w 70% chyba korzysta z TikToka i Instagrama do poszukiwania takich informacji. I moim zdaniem to jest totalnie uzasadnione, bo w Google, jak teraz wpisujesz jakąś rzecz, której poszukujesz, to też ci wyskakują wideo, więc jakby... Nie wiadomo, że tak, no. Więc to... Jakby to znaczy, działa. Wiesz, to, że wyskakują, to, że to się patrzy się też po prostu po wideo, to jest normalne, ale no mówię, uważam, że troszkę to jest taki fenomen, że TikTok się jednak najbardziej... Ale ja ten przykład TikToka też podaję dlatego, że duże firmy często mają problem z takimi drobnymi zmianami, bo to jest właśnie jakaś taka, jest maszyna, która mówi ping i nie możemy tak zrobić, nie? I koniec. A tutaj jakby jest pełna otwartość i jakby dostosowywanie tego. I ty mówisz, że
ile osób wpisuje samobójstwo, to wystarczy, że jedna, nie? Jeżeli to rzeczywiście ona zadzwoni potem na ten telefon i to ją powstrzyma, no to, no to jasne, w tym przypadku to jest totalnie... I tutaj też akurat marka TikTok, ciężko ją posądzić tutaj jakikolwiek washing, bo oni tego nie zgłaszają, to po prostu działa i tyle, nie? Wiecie co, wydaje mi się, nie wiem, no nie sięgam aż tak daleko pamięcią, bo już stary jestem, przynajmniej w tym gronie, co mnie strasznie frustruje. Nie wiem, czy ja też jestem jednym z najstarszych, chociaż teraz w sumie nikt do agencji nie przychodzi, więc i tak wypadam młodo. W agencji jesteśmy ciągle młodzi, ale wydaje mi się, tak jak sobie myślę o tych latach, co minęły, że jak ja bym miał te, wiesz, 12, 13, 14 lat, te hormony wszystkie, które by buzowały i te naprawdę problemy, które teraz wydają się takimi dziecinnymi, no bo to są dziecinne problemy, ale strasznie ważne, nie? Jakby ktoś cię tam zgrillował gdzieś w szkole albo w jakimś internecie, no to nie dziwiłbym się, jakbym sam z siebie zaczął na przykład wpisywać samobójstwo, no bo chciałbym się dowiedzieć. No tak, zwykła ludzka, dziecięca ciekawość, nie? O co chodzi, jak to, a może jak to zrobić wręcz na końcu, nie? Mhm. I to jest strasznie poważne, o czym mówię, nie? Tak, no, tak. Znaczy ja jakby cię rozumiem, jakby nie ma też tajemnicy, że sam mierzyłem się z różnymi tematami w życiu i to jakby nawet mówiliśmy o pracy, no jakby, która przeciążyła mnie na jakimś etapie mojej kariery i też jakby szukałem pomocy na różne sposoby, nie? I jakby korzystałem z tej pomocy i tyle, nie? I potem jak byłem na tej grupie terapeutycznej i patrzyłem na problemy innych ludzi, to mi się, to taki jest zawsze taki efekt na tej grupie, że mówię, kurde, jaki oni mają problem? O czym oni w ogóle mówią? Przecież to jest taki banał, nie? A potem ty zaczynasz mówić ten banał i tak sobie myślisz, kurde, potem się nauczyłem, że nie bójmy się banałów, nie? Jakby... W tym przypadku to świetnie, znaczy, jakby to odpowiada, powiem, nie? Powiem, a rzeczywiście ci młodzi są, mówimy o młodych, którzy jakby tam, ja trochę z przymrużeniem oka patrzę na te wszystkie periodyki na temat Gen Z, bo jakbym, tak jak już mówiłem, Sid Vicious też był Gen Z, ale rzeczywiście młodzi ludzie są w dużo gorszej pozycji niż my, niż ci wszyscy ludzie, którzy w telewizji mówią, za komuny to było. No, oni się mierzą z realnym końcem świata, nie? Jakby... No tak, ale, no też, ale też zobacz, oni się... szukam dobrego słowa, bo chciałem użyć takie benchmarkować się, czyli odnoszą się, jakby porównują się. Wiecie, no ja w Węgrowie porównywałem się do kilkudziesięciu moich rówieśników z Węgrowa, nie? Mhm. No tak, no to też, wiesz, nie? Teraz powiem tak straszny banał, a teraz porównujesz się do kilku miliardów ludzi na świecie, nie? Bo masz to podane tutaj, nie? Swajpujesz to i co chwila widzisz, że ktoś jest fajniejszy, lepszy, mądrzejszy, nie? To też właśnie dlatego to wpisywanie samobójstwa do TikToka może być spoko, że rzeczywiście TikTok trochę zmienił paradygmat, nie? Że tam wróciło lustro, w które na Instagramie było plakatem, nie? Jakby ja akurat jestem totalnie fanem Instagrama i korzystam z niego, ale jestem też jakby no, starym człowiekiem i mam dużo większą świadomość po wszystkich twoich perypetiach. A tutaj młodzi ludzie rzeczywiście na TikToku szukają odpowiedzi często na pytania, na które nie potrafią znaleźć odpowiedzi, na które poniekąd my, jako ich rodzice, czasami nie potrafimy odpowiedzieć, nie? No bo to są zupełnie czasami inne tematy, nie? No tak, no to też jest kwestia też takich, już mówimy o Instagramie na przykład, to ja bardzo często przy pojawieniu się tego tematu polecam ludziom sobie zajrzeć na taki profil, który się nazywa i właśnie teraz nie pamiętam jaki. A to sobie wygooglasz, ale wygooglasz. Ja na TikToku będę szukał. Na TikToku. Ale wiesz, rodzice to jest jedna rzecz, bo to jest to, oczywiście, ja widzę... Dobra, jak, już wiem, jak widzę, jak szkoła, edukacja taka, wiecie, publiczna, znaczy... Jeżeli ja nie jestem nieprzygotowany do tego jako rodzic, to tam jest, wiecie, 100 kilometrów piaszczystej, takiej mulastej drogi pomiędzy bagnami, tam jest szkoła, nie? Z rozwiązywaniem problemów. To, co ja widzę... W ogóle ośrodek edukacji, bo ośrodek edukacji, nie? Dzieci mam jeszcze w przedszkolu i powiem wam w ogóle, to niech nie idą dalej, niech tam zostaną, nie? Nie, to ale jakby... I dla mnie ciekawym takim doświadczeniem jest też świadomość, jaką zdobywam o środowisku osób LGBTQ+. Kiedyś wydawało, wiecie, wychowany w kościele, jakby miałem te takie piekielne wizje co do tego. Dzisiaj zupełnie na to inaczej patrzę i z przerażeniem patrzę na to, jaki jest totalny brak akceptacji. Na przykład mój syn, żebym jemu wytłumaczył, że para to nie może... Para! Nie mówię para... żywotna, no wiemy. Kochanków czy kogoś, ale para. To nie musi być chłopiec i dziewczynka, nie? Jakby on już po trzech latach przedszkola, jakby
ma wpojone, że para to jest chłopiec i dziewczynka. I w moim środowisku moich znajomych, gdzie pojawiają się pary homonormatywne, on jakby nawet nie jest w stanie wyobrazić sobie, że oni są parą, bo jakby w przedszkolu nauczyli go, że para, chłopak i dziewczyna, tak? Polska rodzina, no i tyle, no, to nie? Się i nauczy, game over. To poczeka jeszcze kilka lat, to się nauczy z Disneya albo z TikToka właśnie, albo z innych rzeczy, no bo to wiesz, ale szkoła widzisz, szkołą, tylko że... Ale z jednej strony masz rację, nie? Tylko że pamiętaj, że świadomość dociera tam, gdzie wyobraźnia ci pozwala dotrzeć. Jeżeli jego wyobraźnia już na poziomie podstawówki czy tam przedszkola jest tak ograniczana, to nawet jak on widzi tą parę homonormatywną w Disneyu, to on nie bierze pod uwagę, że to jest para, nie? Mój ulubiony tekst. No, byłem taki wychowany. Ja i, też. Wiesz, jakby, i dopiero, i wiesz, i po latach w ogóle brałem pod uwagę, że to może inaczej wyglądać, nie? I dopiero teraz powoli dociera do mnie, ale nie jestem w stanie nigdy i nie chcę tam docierać. Ból, jaki czują osoby, które są tak naznaczone dzisiaj społecznie, nie? Horyzont jest szeroki, ale musi tam patrzeć węziej, jeżeli dobrze zacytowałem tako, nie? Patrz trochę węziej, bo to jest wygodne strasznie, żeby tutaj się w tym zamknąć. Tak, jest to tak, to jest takie, nie wiem, czy, no chyba nasze też, między innymi. No, jest taka super anegdota, jakimś pośle, no, partii, nie chcę wymienić nazwy, bo nie chcę być, nie jestem pewny, czy to ta partia, ale taka, która byście się pewnie domyślali, który pojechał na Pride do Londynu i wywiesił ten swój transparent tam z jakimiś badaniami naukowymi, który oczywiście dyskredytował osoby homoseksualne i jak zaczęli to ludzie, zaczęli mu wyrywać ten transparent, no i podbiegła policja i on myślał, że policja uspokoi tych ludzi, a ona go zgarnęła na komisariat na 2-4, bo miał po prostu homofobiczne hasło, nie? I tyle, no, a u nas, wyobrażacie coś takiego? W Katarze z kolei policja wyrwała regionalną flagę jednego ze stanów w Brazylii, bo tam była tęcza. Tak, tak, no to wróćmy do Mariana Turskiego, że Auschwitz nie wzięło się znikąd, nie? No jakby szerzenie akceptacji dla tego powoduje potem te sytuacje, które dzieją się tutaj, tam i tak dalej. No, nie możemy się na to zgadzać, no po to jest też komunikacja społeczna. No właśnie, a też przy okazji tego Instagrama przypomniałem sobie, ten profil się nazywa False Beauty i tam możecie zobaczyć po prostu właśnie, jak wyglądają tak naprawdę influencerki, bez tych tony filtrów, gdzieś tam światła odpowiedniego operacji plastycznej, jak wyglądały przed, jak wyglądają po i tak dalej. I Photoshopa, także polecam, bo to obowiązkowe do śledzenia przez każdego, kto moim zdaniem się porusza w social mediach. Ale też była chyba taka kampania, nie pamiętam, nie mam najmniejszego pojęcia teraz. Nie, na pewno miał. No tak, no Daw był takim prekursorem. Ale teraz w tym nie? roku też miał taką, że odczarowywał te twarze znowu, tak jakby ten insight po raz setny. Nie? Po raz setny o tym samym, nie? Więc to też myślę, że ważne, potrzebne, wiem, to już weszło pod tak zwane strzechy marketingowe, skoro taka marka jak Daw już tym się posługuje. No to trudno tego nie zauważyć, no bo to ludzie też sami Diesel robią. Też miał taką kampanię, gdzie pokazywał właśnie już dosłownie, bo rzeczywiście ta redefinicja już, która przychodzi gdzieś w jakimś etapie życia jako świadoma redefinicja urody, jako że w niedoskonałościach są doskonałości, jest tak porażająca i Diesel zrobił taką kampanię, gdzie była osoba, która miała szparę między zębami, ktoś miał krzywy nos, ktoś miał piegi. Przecież to jest piękne, nie? A czekaj, taki banalny. Axe też miało, to nie była kampania społeczna, ale właśnie wychodząca. Axe, czyli te wszystkie... Właśnie, czy to jest kampania społeczna, bo też jakby przygotowując się, to jest CSR. Trochę już się przyzwyczailiśmy do tych kanańskich pomysłów, gdzie rzucają ci ten problem na starcie i potem rozwiązania. Jakby ja mam poczucie, że to jest kampania społeczna, nie? Że to jakby buduje jakiś... To coś więcej. Oczywiście, tak. Koniec, wiesz, no akcja, masz się sprzedawać, nie? Masz się tym pryskać, natomiast zajmujesz w ten sposób, tak. Jakikolwiek, nawet jeżeli to stoi u ciebie w łazience, tak. No to zajmujesz jakiekolwiek stanowisko. To akurat było też dobre, bo to było do młodszych, czyli tych, którzy chyba dopiero wchodzą, czyli wiesz, pokazanie, że to normalne, że w tym wieku jest tak, a nie inaczej, nie? I super. Zresztą... Mówisz takiej właśnie wrażliwości kampanii społecznej, to też jakby tu wpisałem sobie taką kampanię, która jest, no, moim zdaniem genialna i też w swojej prostocie i w formie, jak ktoś się do tego dotarł, nie? Jak znalazł taki insight, to jest kampania, w której facet przyjeżdża rano po dziecko, zabiera to dziecko wychodzi z pokoju, zabiera flamastry, jedzie z ojcem, bo dowiadujemy się, że to ojciec, do bloku, wchodzi do mieszkania i odstawia te flamastry w pokoju, który jest tak samo zaprojektowany, bo to jest reklama IKEA. I jakby tam zapisałem sobie tu ideę, żeby nie zapomnieć
where life happens, no tam, gdzie życie się zdarza, tam się zdarzają rozwody i IKEA jako coś, co stawia jakieś, uniformizuje nasze pokoje, daje rozwiązanie dla dzieci, które muszą się z tym jakoś obyć, nie? Jest taki genialny... I czy to jest kampania społeczna? No, powiesz nie, a ja powiem, że... Że trochę tak, nie? A propos rozwodów, no, 40% par się rozwodzi i jak to w jednym z TED-ów, nie pamiętam, Boże, jak doktor z Uniwersytetu w Londynie o korzeniach izraelsko-amerykańsko, jakiś angielskich, to już to, że ja to mówię, wiecie, to już jest inne niż ktoś z Węgrowa, nie? Trochę inaczej patrzysz w ogóle na świat. Chociaż wiesz, Polska jest, zawsze była takim miejscem, gdzie te kultury się miksowały. My no dlatego, że z jednej strony... Tak, że z jednej strony Niemcy nas najeżdżały, a z drugiej strony ruskie nas najeżdżały. Jest to, no, ale też ludzie przyjeżdżali, nie? Przyjeżdżali... Już, dobra, nie będę kontynuował, czym przyjeżdżali i gdzie, nie? Bo to Brand 24 nas... To nie jest śmieszne, to co chciałem powiedzieć. Tfu, wypluj to, Walczak. Tak, no my byliśmy takim poligonem doświadczalnym dla niektórych rzeczy. Natomiast ona tam mówi a propos rozwodów. 40% z nas się rozwiedzie statystycznie, więc tutaj... Wiecie, ci, którzy po raz kolejny wchodzą w związek małżeński, to jest bardziej triumf takiego optymizmu nad doświadczeniem, nie? Że zakładamy, że znowu będzie. Wcale tak nie będzie. Ja lubię, bo oczywiście kojarzę tę kampanię, ja strasznie lubię, no bo ona dla mnie jest to, co chyba jest najbardziej można docenić w dobrej kampanii, mimo wszystko marketingowej, która widzi jakiś problem, porusza go, nie? Jak jest insight, to jest zabawa, nie? Ale z drugiej strony doskonale wiesz, że to się wydarzyło dlatego, że ktoś był w tej sytuacji albo ją obserwował z boku, obserwował, nie? Bo nie da się inaczej tego tak po prostu wymyśleć, nie? Ja polecam jako stary człowiek odpalić sobie jakikolwiek program telewizji, jakiejkolwiek, i trafić na break reklamowy, to jest proste, bo to wystarczy włączyć UPC i masz breaki reklamowe, nie? Masz problem, żeby znaleźć... Moje dzieci właśnie w ogóle nie rozumieją tego, nie? Że jakby my nie mamy telewizora i właściwie tylko streamingi oglądamy i jak przyjeżdżają do dziadków, to jest w sumie tak dziwna akcja, że jest film i przerwany innymi filmami, które są reklamami. No, ty YouTube'a nie oglądają? Dziadek jeszcze z fotela, nie, rzadko. Okay. Dziadek z fotela mówi, patrz, to twój ojciec robi. I dodaje to gówno. Nie mówię, patrz, to gówno to twój ojciec robi. Teściu jest wielkim fanem mojej wiekopomnej kariery reklamowej, ale rzeczywiście droczy się ze mną. Nie, bo to, co ja chcę powiedzieć, włączysz sobie breaka reklamowego w telewizorze i nie musisz być pracownikiem reklamy. Wydaje mi się, że jak jesteś zwykłym człowiekiem, to patrzysz na to i czujesz, że coś ci leci, wiesz, z kącika i to nie jest łza, to jest krew, bo ci oczy krwawią. To, co tam się dzieje, to jest naprawdę... Nawet ta robota reklamowa, którą tam widzimy, no jest jakąś... To jest taka masakra, w sensie patrzysz na to i nie wierzysz, jak ktoś... Jakie insighty, jaka prawda ludzi. Ale jest... Jebut, nie? Jest to akurat piękne w tym epoce, w której my się znaleźliśmy reklamowej, że ta reklama się teraz wszędzie znajduje i możesz próbować robić jakieś super rzeczy, wykorzystując zupełnie inną materię. Teraz na przykład wyszedł tak, ja jeszcze tego nie słuchałem, ale Storytel, który robi super rzeczy, zrobił teraz kampanię, która właściwie to książkę reporterską Zona, która opowiada o tym, co się dzieje na naszej wschodniej granicy. Tak. Wracając do Mariana Turskiego, który mówi, że Auschwitz się nie wzięło znikąd. No, jakby może docierać do świadomości użytkowników w taki sposób, nie? Nie musisz robić tego stodala, żeby tam wepchnąć to, nie? Też podejrzewam, że ta reklama IKEA, o której opowiadam, ona też pewnie głównie leciała w internecie, nie? Bo... Znamy, w telewizji leciało Billy za 99. Nie? Tak, ciągle jest taki, to jak patrzymy sobie na, i gadamy z marketerami, no to ciągle ta telewizja musi być, no bo ona taka nobilitująca dla marki, dla prezesa, bo wysłupał te miliony. A na koniec dajcie numer pokoju. Dokładnie. Ale też wiesz, no ciągle gdzieś tam ten zasięg robi, nie? Jeszcze jak wspomagana na digitale, to w ogóle, nie? Jakie super ważna rzecz. Natomiast sztuką jest zrobić to dobrze, nie? Bo jest mega trudno zrobić, bo wszyscy mają wobec tego jakieś gigantyczne oczekiwania i tak naprawdę na tym jest nastawiany główny akcent, co często na przykład dla mnie, dla osoby, która operuje gdzieś poza, bo ja rzadko robię reklamy do telewizji, no zdarzyło mi się, nie? Ale to daje też możliwość wejścia w ten cień i spróbowania zrobienia czegoś ciekawego gdzieś na tym poletku obok, co koniec końców jest ostatecznie większe niż ten produkt, nie? Ale też są przykłady już może, nie wiem, czy to jest społeczne, czy niespołeczne, na pewno poruszające
problemy społeczne, internetowe kampanie, nie wiem, myślę sobie o Elixie na przykład, nie, który tworzy i robi to tak, jak się powinno robić te rzeczy, czyli trochę tymi historiami daje nam kawałek rozrywki, to oglądasz 1,5 minuty, dobrze się bawisz, jeszcze może ci zostanie w głowie, żeby nie podawać danych swojej karty kredytowej, bo to jest strasznie prawdziwe, nie wiem, czy... Jeszcze jest kampania bardziej edukacyjna, myślę. Edukacyjna, nie wiem, czy wystawialiście coś na Elixie ostatnio, bo nie ostatnio. No, ja kiedyś coś tam próbowałem. No dobra, wystawiasz przedmiot i dosłownie po 5 minutach dostajesz już wiadomość, że ktoś chce kupić, nie? I to jest bot. I to jest bot, który gdzieś tam cię... Albo nigeryjski książę, no tak. No. Ale wiecie, to jest tak ludzkie, żeby nie było. Ja, człowiek uznający chyba się ponadprzeciętnie, jak tak samo jest z prowadzeniem samochodu, no inni słabo, ja dobrze, nie? Więc inni ja słabo... nie mam prawa jazdy, jakby to na pewno lepiej ode mnie. No na pewno, ale też wiesz, no, obeznany gdzieś tym, dostaję takiego SMS-a i mówię... Już? Tak szybko? Ej! I dopiero wiecie, w kolejnym kroku... To wejdź na Vinted, nie? To dopiero się przekonasz. W kolejnym kroku mówię, co? Ale czy po węgiersku do ciebie zagadają. Ale dlaczego mam podać numer konta, nie? To jest dopiero ten moment, kiedy się opamiętujesz, nie? I wyobrażam sobie, że jest pewnie cała masa ludzi, którzy w ten sposób nie myślą, nie? Dobra, no numer konta szybko... Nie, bo to jest napisane, podaj numer karty kredytowej, żebyśmy szybciej przelić ci kasę. Zajebiście, nie? Bo to jest takie myślenie brand and contentowe, to się nazywa w marketingu. No, to były dwie super kampanie, które to robiły które kojarzę. Jedna to była taka nasza lokalna, która powstała i w ogóle zniknęła i trochę szkoda. To były dokumenty IKEA, które odwracały te paradygmaty reklamowe, jak wygląda rodzina, jak przychodzi dziecko, nie, że tam baldachim biały, moskitiera i tak dalej. A tutaj jakby Anastazja Bernat pokazywała, że jednak przyjście dziecka to dosyć normalna rzecz i trzeba po prostu poszerzyć łóżko, żeby potem jak dzieci przyjdą o 5 nad ranem do mnie zawsze przychodzą, to żebyśmy się zmieścili w czwórkę. No albo kupujesz krzesło, żeby na nim siedzieć, gówno prawda kupujesz, żeby na nim wieszać ciuchy, nie? Dokładnie, dokładnie. A druga rzecz, taka brand contentowa, która akurat jest globalna, to jest ten First Day Prudentiala o pierwszym dniu emerytury. Trochę nieaktualna kampania, bo my nie będziemy mieli pierwszego dnia emerytury, ale w piękny sposób pokazująca, właśnie wykorzystująca taki format dokumentalny, nie? I taki właśnie nie telewizyjny, ale można to łączyć z telewizją, nie? Dokumenty IKEA miały te trailery w telewizji, które cię przynosiły do filmów. To Prudential to, nie wiem, no, wydaje mi się, to ja zawsze to kojarzę z tego, ze Skazanymi na Shawshank, nie? I pamiętacie pewnie dobrze, jak ten jeden koleś, nie pamiętam, jak on się nazywa, kolega Morgana Freemana, tak, wychodzi z tego więzienia i to jest tak prawdziwe, to jest o emeryturze. My kiedyś w ogóle kopaliśmy w tych danych i one są bardzo, bardzo proste. Wiecie, czekamy. Generalnie człowiek czeka na emeryturę, po czym jest na niej i to jest gorzej niż było. Jemu się wydaje, że to wiesz, grass is always green. No, ale to taka w ogóle taka lekcja życia, nie? Że zazwyczaj ta trawa jest zieleńsza u sąsiada, jak wdepniesz tam w gówno, to już nie jest fajnie. Więc czekamy na tę emeryturę, czekamy, no i przychodzi emerytura. Jeszcze ja rozumiem, jakby to była, wiesz, emerytura jak u Niemca. Stereotyp oczywiście, ale ona nie jest nawet jak u Niemca, więc dostajesz i, no i co tu teraz, nie? To coś, co cię utrzymywało, coś, co cię oliwiło, tego nie ma, więc sorry. No, jak no wskazany mi na Shawshank, nie? Wolałem, no, więzienie lepsze niż wolność, nie? No ja mogę to podać na przykładzie, który kiedyś zasłyszałem osoby, która mierzyła się z nowotworem, żeby tutaj jakoś kompozycję zamknąć. No i ona trafiła do szpitala, chciała robić jakieś badania. No tam ją źle potraktowali w tym szpitalu. Oczywiście to nie jest jakiś schemat, nie przypisujmy temu jakiejś uniwersalnej historii. No to się zdarza po prostu. No, i ona odrzucona, wiecie, spanikowana tym, co się dzieje, tym, co dookoła się jej dzieje. Po prostu poszła do jakiegoś tam, wiecie, Harego z Tybetu leczyć się. No i wiecie, i tam ją na wejściu przywitali, przytulili, wiecie, dali jej te wszystkie komponenty, które my potrzebujemy na co dzień. Czy jesteśmy na pierwszym dniu emerytury, czy pierwszym dniu, w którym zdiagnozowali nam raka, czy w pierwszym dniu, w którym myślimy o samobójstwie. Potrzebujemy tak naprawdę bliskości ciepła i to nam zasadniczo wystarcza i nawet w taki zimny dzień jak dzisiaj można to ciepło osiągnąć w Polsce. Nie tylko podnosząc temperaturę klimatyzacji, po prostu mówiąc sobie wzajemnie dzień dobry i witając się, nie? I tak jak przygotowywałem się, bo całe życie się do niczego nie przygotowywałem, się dzisiaj przygotowałem, jak sobie myślałem, jaka jest taka najbardziej uniwersalna kampania społeczna, która super działa, no to mi się wydaje, że tą kampanią jest to właśnie szkolna nauka mówienia sobie dzień dobry, nie? I ja mam na przykład sąsiada piętro niżej, który ma 97 lat,
I on kiedyś ze wzruszenia po prostu był oniemiały, jak mój syn powiedział do niego: dzień dobry panie, i tu podał nazwisko, nie będę wymieniał. On był tak poruszony, że on go zna do tego stopnia. Syn ma 2 lata, jest straszną gadułą, jakby wiemy skąd to się wziął. Więc tak, najstarszą i najbardziej skuteczną kampanią, która zawsze działa, jest to dzień dobry, nie? I co tam u ciebie słychać i tak dalej. Lepsze jest to wyuczona ta kultura niż naturalne chamstwo, nie? Ach, które chyba my jakoś skądś mamy, bo mój insight jest taki, a propos dzień dobry, że jak ja jeżdżę na rowerze, a jeżdżę dużo na rowerze, może nie teraz, bo rzeczywiście śnieg pada, nie da a się... A ja przyjechałem rowerem. No to masz dobry rower. No. Nie, pokażę ci, jest taki stary... to stary rower, nie? No, dobra, to ma nie... Ma 2 koła. Te rowery przeważnie mają 2 koła, to nie jest osiągnięcie. Mają 3, wiesz. No chyba, że są 2 rowery, albo to jedno? Mają 4. Dobrze, no, ale mówimy o normalnych rowerach, ludzkich po prostu. Ludzkich rowerach, a nie jakichś takich wymyślnych, normalnych. Nie. My jesteśmy normalni, nie jeździmy. Ja jestem normalny, nie jeżdżę w zimę rowerem. Dobrze. Powiem dlaczego, no bo czerpię naukę z tego, co było, bo wsiadłem na ten rower mój, co ma 2 koła normalny w niedzielę i się wygrzmociłem na oblodzonej ścieżce rowerowej. No, mogę, teraz płaczę. Zapomniałem. Mój insight jest taki, że jak jadę na rowerze i uśmiecham, to patrzę na mnie jak na debila, nie? Uśmiecham się do kogoś, o co ci, kurwa? Ale potem, bo ja jestem przyzwyczajony... Bo ja staram się, wiesz, w ten sposób, tak, nie? Tak. I po pół godziny już się nie uśmiecham, bo widzę, że to nie działa, no, wiesz. Tak, ja jestem w ogóle... Co się śmiesz, debilu? Ja jestem w ogóle obyty ze spojrzeniem na ciebie, na siebie, znaczy, że na mnie patrzą jak na debila, bo ja w ogóle miałem taką historię życiową, że ja trafiłem do szkoły po moim bracie, który był najlepszym uczniem w szkole. Na jego miejsce? W sensie? Nie, no, że jakby po nim trafiłem do tej samej szkoły i zawsze było... A nie, no, klasyka. Jak mnie poznawali, zawsze mówili, okej. A ty, Adam, jesteś w ogóle bratem Pawła? Bo tak jakby... I do dziś tak jest, że czasami jak odpowiadam jakiś pomysł, to wszyscy mówią, kurde, to nawet ma sens, nie? Że jakby jest ten pierwiastek, ale trzeba w tym byciu takim, powiedzmy, kimś, kogo się traktuje jako kogoś gorszego, jest to super pozycja, nie? Bo spojrzą na cię na debila, to się uśmiechnij drugi raz i oni wtedy się do ciebie też uśmiechną. Nie ma nic lepszego. Na rowerze tutaj jest ciężko, bo już ich mijesz, nie? Więc musiałbyś zawracać, no. Chyba podsumowując, co, wielkie podziękowania dla gościa. Oj, dziękuję. Który ożywił tutaj, dziękuję, myślę. Dziękuję, że nie patrzycie na mnie jak na debila. Chociaż Wojtek na początku, bo my się znamy z Wojtkiem, bo pierwszej pracy trafiłem, to Wojtek tam był i patrzył jak na mnie jak na debila, ale już po latach nie patrzę. Wiesz co, bo ja... Nie, ale to wiesz dobrze, dlaczego tak było, bo ja patrzyłem generalnie na siebie tam wtedy jak... Przepraszam, Damian, ja muszę to powiedzieć, bo ja wiedziałem, że to znajdę moment, żeby to powiedzieć. My dostaliśmy projekt, żeby jakiegoś gluta z nuggetsów te reklamować, nie? Młody, zdolny i stratek po 6 latach w PZL-u. Takie dobre agencje przyszli, będą gluta reklamować na opakowaniu i zastanawiać się. Projekt roku tam był, tak. Tam był, nie? Żeby Facebooka... Tańczące znowu... kurczaki, to pamiętam. Martwe zresztą, to dziś bym miał wyrzuty sumienia. To było wspaniałe, znaczy, żeby nie było. To, o czym mówimy, ja nie będę mówił, co to była za agencja, bo ona istnieje, tam cały czas nasi znajomi pracują. To super ludzie, natomiast takie miejsce, w którym my chyba patrzyliśmy na siebie i mówiliśmy, co my tutaj robimy, nie? No ja w ogóle nie wiedziałem, co robię, bo zupełnie tak jak już powiedziałem, przypadkiem trafiłem do reklamy. Ale trafiłeś na chyba dobrego mentora, nie mówię o sobie, mówię o Miro. No Miro, super. Miro, no, do tej pory. Gdzie, ja się gdzie potem jeszcze przyciąłem z nim i robiłem z nim rzeczy. Nie? A on grejowy, nie? Teraz już gdzie indziej pracuje, ale... No tak, Miro Harkot, nie Miro, ten taki, taka tablica webowa do wypisywania projektów, żeby nie było. Więc ta ekipa super, natomiast ja czułem się później trochę uwolniony, bo poszedłem gdzie... Znaczy, dobra, żeby to nie było już o takich klimatach. Więc dziękujemy bardzo serdecznie już panu za podzielenie ja się. Ja też dziękuję, super było przyjść, pogadać. Mam nadzieję, że parę boomerów posłucha. Akurat my mamy dosyć młodych słuchaczy, to już tak totalnie bez żartów. Ciekawe. To naprawdę, no. Czekam na te uczciwości. W większości to są wreszcie też w ogóle słuchaczki. Także... O, super. Więc, no, nie, no. Więc tak. To w ogóle tak. Ciekawy wątek poruszyłeś, bo wczoraj wybrano Radę do Spraw Szkolnictwa Wyższego, nie znalazła się w nim żadna kobieta. Życie, no co zrobisz? No,
To anegdota rodzinna, moja babcia, która studiowała chemię, właśnie wykładowcy jej zadawali pytanie, a pani chce być panią inżynier czy panią inżynierową? I widzę, że czasy się nie zmieniły, cały czas jesteśmy w tym samym. No, u mnie to biegle. Była pani doktorowa, tak, w rodzinie. No dobrze, to dzięki wielkie za tę rozmowę, za podzielenie się tym wszystkim. No, to jeszcze przypomnę, ja nazywam się Damian Niemiło, ze mną jest Wojtek Walczak z agencji Play, Adam Sierociński z agencji Feeders, a was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć. Pa. Cześć. Marketing przegadany. Sprawdź nasze pozostałe odcinki na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.